Temat z jednej strony często pomijany, z drugiej strony niepewne pytanie z tytułu. Czy Warszawa zbudowana jest z niemieckich cegieł? Dla wielu obraźliwy i w ogóle już na dzień dobry nieprawdziwy temat. Dla innych opowieści dziadków, mniej lub bardziej potwierdzone. Dla innych fakt opowiadany przez pionierów ziem zachodnich. Ludzi, którzy w 1945 budowali tę Polskę, jaką dzisiaj znamy. Czy faktycznie takie opowieści są prawdziwe? Czy mamy na ten temat jakiekolwiek źródłowe informacje, dane lub porównania, zdjęcia sprzed wojny, z drugiej połowy lat 40. i później? Czy mamy jakieś dokumenty albo uchwały rządu mogące mówić, że faktycznie odbudowana po wojnie Warszawa to niemieckie cegły? Czy też cały ten temat jest wymyśloną bajką mieszkańców Pomorza Zachodniego i regionów Wrocławia? Czy może faktycznie zachowały się o tym jakieś dokumenty lub cytaty ówczesnych władz? Do materiału zbierałem się kilka miesięcy, gromadząc wspomnienia swoich dziadków, sąsiadów pamiętających okresy świeżo po wojnie, znajomych, którzy jako jedni z pierwszych zasiedlali domy w opuszczonych regionach pomiędzy Świnoujściem a Zieloną Górą. Czytając wspomnienia i książki pierwszych osadników tzw. ziem odzyskanych, bazując tę wypowiedź na pamiętnikach pionierów, ludzi, którzy z niczego musieli stworzyć nowe miasta, na polsko-niemieckim pograniczu, które przez lata po wojnie okryte były mgłą tymczasowości, poczucia, że osadnicy byli tam jedynie czasowo, póki zwycięskie mocarstwa nie ustalą finalnie granic Nowego Świata. Polacy mimo zasiedlenia Szczecina w kwietniu i maju musieli go już opuścić, a polski prezydent wyjechać. Kilka miesięcy całkowitego bezprawia. Ten niepewny rok, 45, najczęściej przewija się w książkach pionierów. Musimy pamiętać jednak II wojnę światową taką, jaką była. Kto ją wywołał, kto ucierpiał, kto niszczył. Nie pamiętamy jednak tego, że sami, my Polacy, władze PRL-u, szarzy ludzie, pracujący po prostu dla urzędów, przyczyniliśmy się do pozbawienia Śląska, Warmii i Pomorza Zachodniego wielu zabytków. Tak bardzo bronimy tego, by agresorów za Odry w okresie II wojny nazywać Niemcami, a nie nazistami. Z drugiej strony, kiedy mówimy o UBK-ach, SBK-ach, katach PRL-u, niektórych zbrodniarzach Ludowego Wojska Polskiego, ludobójców, dokonujących obławy augustowskiej, sprawcach pogromu kieleckiego, o nich mówimy komuniści, ale już nie Polacy. Dla wielu z was opisywany temat może być bolesny, wielu wywoła emocje negatywne lub wręcz wrażenie fałszowania. Wielu napisze: to nie była nasza wina, jako Polaków, a ówczesnej władzy. Ja powiem tak, jest to część naszej historii, polskiej historii, tak samo jak jest ją okres PRL-u. Nie możemy zapisywać sobie kart tylko dobrymi epizodami. Naszej historii sobie nie wybieramy, jest ona dla nas wspólna. Nieważne, czy odpowiadaliśmy za nią jako wolny naród, czy nie w pełni wolny. Polska ręka dokonuje polskiego czynu, nie obcego. Warto jednak otworzyć oczy i zauważyć fakt, że wiele tematów PRL-u lubimy przemilczeć. Lubimy pomijać tematy dla nas niewygodne historycznie. Mało kiedy wspominamy o antypolskich działaniach władzy ludowej, które zmusiły przedwojennych, polskich obywateli w liczbie około 16 tysięcy osób do zrzeczenia się obywatelstwa i wyjazdu. Ludzi pociągających za spust karabinu w stronę drugiego Polaka nazywamy zbrodniarzami komunistycznymi, ale już zapominamy, że to też byli Polacy. W 1945 roku Józef Stalin powiedział wprost: Świnoujście, Szczecin, Odra i Nysa mają należeć do Polski. Decyzja znalazła swoje odzwierciedlenie w późniejszych latach aż do dziś. Winston Churchill powiedział: od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna. Równie mało kiedy lubimy poruszać tematy związane z polską grabieżą dóbr kultury, dzieł sztuki, zwyczajnie surowców, krótko po wojnie, z tak zwanych ziem odzyskanych, zgodnie z propagandą PRL-u, nazywając to darem dla stolicy. Dzisiaj, siadając na ławce na rynku Starego Miasta w Warszawie, nie zdajemy sobie sprawy, że w ciągu paru lat po wojnie ziemie odzyskane zostały urzędowo uchwałą zmuszone do dostarczenia cegieł w zakładanej liczbie ponad miliarda sztuk.
Praktycznie tylko ziemie zachodnie miały wykonać tę uchwałę. Jednym z bardzo często pomijanych i skutecznie tuszowanych przez władze PRL-u faktów jest sytuacja taka, że wiele budynków w powojennej stolicy odbudowano z surowców pozyskanych z ziem zachodnich: Szczecina, Koszalina, Wrocławia lub województwa lubuskiego. Do dzisiaj istnieją o tym dokumenty i nie jakieś resztki pożółkłe fragmenty, a dostępne w kancelarii Sejmu. Krótko po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną zaczęła się masowa wywózka sprzętu, kosztowności praktycznie wszystkiego, co nadawało się do załadowania na wagony, fortepiany, maszyny, dzieła sztuki, których Niemcy nie zdążyli ukryć, to jechało do Rosji. Większe zakłady pracy oraz strefy przemysłowe były wyłączane spod polskiej administracji, przykładowo tereny Hydrwerke Police obok Szczecina lub sam szczeciński port. Rosjanie wywozili wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Mroczną kartą polskiej historii jest fakt, że po rabunkach rosyjskich nadszedł czas rabunków polskich, walki Polaków z Polakami, tych, którzy przyjeżdżali tu żyć, oraz tych, którzy przyjechali tutaj rabować te tereny, które mgła tymczasowości traktowała jako zdobycz. Mordowaliśmy i napadaliśmy siebie nawzajem. Polska administracja Szczecina i Wrocławia spodziewała się przyjazdu całych oddziałów wsparcia, kiedy Polacy stanowili tylko kilka procent mieszkańców w 1945. Przyjeżdżało kilkunastu urzędników, mających zapanować nad tysiącami pozostałych Niemców, rosyjskimi grabieżami, polskimi szabrownikami oraz niemieckimi niedobitkami palącymi i niszczącymi to, co zostało. Wspomnienia pionierów Wrocławia i Szczecina mówią nam o strefach zakazanych, istniejących nawet do 1948 roku, gdzie administracja ustaliła strefy wydzielone i gdzie zapanowanie nad przemocą było praktycznie niemożliwe, a gdzie w większości mieszkali pozostali w miastach Niemcy. Pierwsi mieszkańcy Szczecina czy Wrocławia, pionierzy, wspominają, że bać trzeba było się potrójnie: niemieckich, wciąż uzbrojonych dezerterów, rosyjskich maruderów, szukających łupów oraz polskich szabrowników. Zabijaliśmy sami swoich, za zegarek, za futro, za wódkę, za rzeczy przywiezione ze wschodu. Wspomnienia pionierów opisują zajmowanie mieszkań, co często wiązało się ze strachem o własne życie. Zapalona wieczorem świeca była sygnałem dla szabrowników, którzy potrafili odwiedzać osiedlańców codziennie. Przez ponad rok od zdobycia Szczecina czy Wrocławia pionierzy wspominali, że były to miasta grozy. Nie było jeszcze mowy o odbudowie, a o przeżyciu. Trudno nam dzisiaj przyznać się do takich kart historii. Nasza duma nie pozwala na to, by pokazać historię w pełni, taką jaką była. Tereny okolic Wrocławia i Szczecina rabowali nie tylko Sowieci, ale również Polacy. Nasza polska administracja okresu PRL-u i zwykli szarzy ludzie, żądni zysku, pozostawionych tutaj rzeczy. Tutaj warto zaznaczyć, że część Polaków przyjeżdżała tutaj na tę ziemię, tworzyła pierwsze sklepy, walczyła o utworzenie polskości, pierwszych zakładów pracy, szkół, pierwszych szpitali. Pionierom należy się pamięć i chwała. Byli jednak też tacy, którzy zgodnie z dyktandem władz komunistycznych zajmowali się niszczeniem tego, co na tych ziemiach zastano, ku odbudowie stolicy. Dziś, po ponad 70 latach od II wojny światowej, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zabytków utracił Śląsk, Wrocław, okolice Olsztyna, Koszalina, Gorzowa, Szczecin, tylko dlatego, by szybko odbudować Warszawę. Kiedy w stolicy powstawała starówka, odbudowywane były całe dzielnice, na zachodzie te starówki znikały. Dla jednych to sprawiedliwość dziejowa, dla innych zwykłe polskie barbarzyństwo, tak skutecznie zapomniane przez dziesięciolecia. Nie chcemy pamiętać o tym, że tę pseudo-sprawiedliwość dziejową nosili na barkach Polacy, pionierzy, ludzie z Kresów, z Wołynia czy Litwy, przesiedleni na zachód lub zwykli mieszkańcy Polski, szukający nowego życia w nowym świecie, w nowej zachodniej Polsce. Pojawia się więc pytanie historyczne. Czy sami nie wyrządziliśmy sobie krzywdy, niszcząc to, gdzie potem w okresie PRL-u sami przelewaliśmy krew za wolność? Warto pochylić się nad historią ludzi, którzy przyjechali do regionów Wrocławia i Szczecina, wiedząc, że nie tylko przyjdzie im zmierzyć się z szabrownikami rosyjskimi, ale również polskimi, których celem było pozyskanie cennych surowców dla stolicy.
Administracja Piotra Zaremby, pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, doliczyła się 9 milionów metrów sześciennych gruzu, jaki usunięto z ulic miasta po wojnie. Dla porównania, w Warszawie dokumentacja i materiały archiwalne mówią o 20 milionach, a różnica wielkości miast i wielkości zniszczeń była przecież ogromna. Później okazywało się, że organy rozbiórkowe powołane przez rząd mocno zawyżały te wartości zwykłą chęcią zysku. Okazywało się, że zgodnie z uchwałą o akcjach rozbiórkowych, zachodnie województwa wyrabiały nawet 200% normy, rozbierając nie tylko zrównane z ziemią budynki, ale i takie, w których wnętrzach pozostawały jeszcze resztki dobytku. Piotr Zaremba, pierwszy polski prezydent Szczecina, osobiście interweniował u prezydenta Warszawy, by przerwać ten absurd, kiedy już ówcześnie polskie miasto, w 100% pewnie polskie miasto, nie może przystąpić do stworzenia mieszkań i odbudowy dla pierwszych 1000 osadników ze względu na to, że jest rozbierane przez równie polskie władze. Wiele można powiedzieć o dziełach sztuki, które w ramach tak zwanych darów dla stolicy wywożono z muzeów Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska, które po zmianach ustrojowych ponownie starali się odzyskać dawni właściciele. Oczywiście mowa tutaj o obiektach kultury i po prostu miastach, a nie osobach prywatnych. Walki szczecińskich i wrocławskich muzeów starały się o zwroty latami, a najczęściej odzyskiwano jedynie kopie, zaś oryginały dalej pozostawały w Warszawie lub nawet stolica kazała sobie za ich zwrot zapłacić. Tak bardzo dbamy o polską sprawiedliwość dziejową, ale tylko tą, która jest nam po drodze i jest wygodna. Mało kto dzisiaj mówi o tak zwanych darach, wymuszonych przez władze PRL-u na ówczesnych pionierach ziem zachodnich. Nie mówi się o tym, że w Warszawie stoją pomniki, które przed 45 stały w miastach aktualnie zachodniej Polski. Z Pommerszes Landsmuseum wywieziono tysiące ocalałych starodruków mających setki lat książek, rękopisów w celu tak zwanych uzupełnień muzeów stolicy. Wiele z nich zaginęło, zostało zniszczonych, a inteligencji pionierów, która chciała budować na ziemiach zachodnich zalążki polskiej edukacji i polskich uczelni, odmówiono ich pozostawienia na miejscu. Nie mówi się o tym, że tramwaje jeżdżące w 1946 po stolicy były produkcji niemieckiej sprzed okresu wojny. Odebrano je pionierom i nowym administracjom tak zwanych odzyskanych miast. Dzieła sztuki, surowce na odbudowę i to, co pozostało, odebieraliśmy sami sobie. Z jednej strony, wysyłając pionierów i osadników na ziemię odzyskane, my budowali tam po prostu Polskę. Z drugiej strony, grabiąc ich z resztek tego, co tam zastali. Złośliwym chichotem stolicy są dwa słynne szczecińskie przedwojenne pomniki: Koloniego oraz Mojżesza. Ten drugi ufundowany przez sławny ród Toplerów. Oba w ramach darów dla stolicy wywieziono już w 1947-1948, a polski rząd dobił sprawę prawdopodobnie w 1951, rozbierając niezniszczone posiadłości Toplerów na cenne surowce, podobnie jak wiele innych niezniszczonych dworków, restauracji, zajazdów i pałaców wokół Wrocławia i wokół Szczecina. Wspomnienia pionierów mówią o napadach na pociągi zmierzające do Gorzowa albo Szczecina. W jednym z pamiętników można nawet wyczytać o regularnej bitwie na jednym z dworców w Szczecinie z użyciem karabinów i granatów. W innych wspomnieniach pionierów wyczytać możemy o ludziach, którzy chodzili w obszernych futrach, nosząc na rękach niemieckie zegarki znalezione w ruinach, zaś we Wrocławiu o Schabercentra, gdzie można było kupić wiele rzeczy skradzionych nie tylko mieszkającym tam jeszcze Niemcom, ale również polskim pionierom. O tym, że wielu Polaków uległo pokusie kradzieży i przybycia na ziemi odzyskane tylko po szybki zarobek, nie lubimy pamiętać. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której tworzony jest urząd repatriacyjny przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Wokół ruiny. Ludzie gromadzą się, by otrzymać jedzenie oraz wskazówki, gdzie udać się w tym mieście, a mimo tego mieszane bojówki polsko-rosyjskie napadają dwukrotnie na tę okolicę, okradając ciężarówki. Regularne bitwy na ulicach Wrocławia i Szczecina nie były niczym niezwykłym w drugiej połowie lat 40. Z jednej strony radzieccy maruderzy, z drugiej pierwsze polskie oddziały milicji, a jeszcze na trzecim froncie polscy szabrownicy. Dla wielu dziwny może wydawać się istniejący jeszcze w latach 50. handel wymienny w dużych miastach ziem odzyskanych, gdzie dobre ubrania, doskonałe jedzenie, a nawet bezpieczeństwo można było kupić papierosami albo alkoholem.
Chyba tylko szczęście sprawiło, że jeden z symboli dzisiejszego Szczecina jeszcze stoi, a nie został rozebrany na cenne cegły przeznaczone dla stolicy. Z ówczesnej szczecińskiej katedry w 1945 roku pozostały jedynie ściany i ledwie trzymająca się całość wieża. Przez ponad 25 lat po wojnie katedra była trwałą ruiną i dopiero w 1972 roku rozpoczęto faktyczną odbudowę. Znajdujące się obok dwie dzisiejsze główne arterie miasta, ulica Wyszyńskiego oraz Trasa Zamkowa, a także Bulwar Piastowski, to przedwojenne regiony gęstej i zwartej zabudowy w postaci kamieniczek, po wojnie ekspresowo rozebrane przez tzw. ekipy rozbiórkowe. Administracja miasta uznała, że do natychmiastowej rozbiórki przeznaczone zostanie niemal 20% całej zabudowy centrum, nie licząc się ze stanem faktycznym. Decyzję tę podjęto w kilka miesięcy w połowie 1946 roku z uwagi na decyzję o akcjach rozbiórkowych. Dziś w przestrzeni Plac Rodła, Rondo Giedroycia, Stoczni Szczecińskiej oraz Wałów Chrobrego ostało się tylko kilka procent starych budynków. Nagrania i zdjęcia z 1945 pokazują zniszczone budynki, ale i całe ulice, gdzie domy mają ściany, piętra, brakuje jedynie spalonych dachów. Mimo to cały obszar starego miasta poszedł do rozbiórki. Pozostałe większe budowle do lat 50. też rozebrano. To wielkość małego miasta, gdzie szansę dano tylko paru kamienicom. W regionach starówki pozostało zaledwie kilka oryginalnych budynków. Między innymi kościół świętego Piotra i Pawła, zamek, kilka zabytków wokół niego, budynek komendy, kościół świętego Jana Ewangelisty czy kamienica Lojców. W ciągu pół roku okolica zmieniła się w płaski teren, mimo że pionierzy wspominają o ruinach, ale i o wypalonych kamienicach, w których krótko po wojnie jeszcze mieszkano. Wszystko wokół zostało rozebrane i paradoksalnie, kiedy w Szczecinie brakowało surowców na odbudowę centrum, na ulicach stały ciężarówki gotowe do ich wywozu. Przy obecnej Małopolskiej w Szczecinie, gdzie aktualnie znajduje się Filharmonia, przed wojną i krótko po niej stał Concert House, autorstwa Franza Schustena, zbudowany w 1864 roku, reprezentacyjny budynek miasta. W trakcie wojny kwartał został uszkodzony, a krótko po niej większość obiektu i wnętrza rozebrano, uprzątnięto teren, cenne surowce, które ocalały, wywieziono na odbudowę w stolicy. W tym nie tylko cegły, ale również ocalały kolumny, marmury i inne zdobienia wnętrza. Plany odbudowy samego domu koncertowego pojawiały się co kilka lat, jednak ostateczny los Concert House'u przypieczętowano w 1962 roku. Potężny, stuletni budynek poszedł do rozbiórki. Podróżując po dzisiejszym Szczecinie, wielu turystów pyta o starówkę. Niestety praktycznie jej nie ma. To samo spotkało inne tereny we Wrocławiu, które mimo dwóch, trzech, a nawet czterech stuleci na karku poszły do rozbiórki bez liczenia się z możliwością odbudowy lub historyczną wartością. Tereny portowe w Szczecinie zostały faktycznie zniszczone, ale zabytkowa, kilkusetletnia zabudowa spichlerzy była jedynie wypalona po nalotach zapalających. Mimo to tak stare budynki bez dachów po prostu wyburzono. Różnica zdjęć z 45 i 49 robi kolosalną różnicę. Na jednych wypalone ceglane budynki bez dachów, na drugich płaski teren na długości kilku kilometrów. Mocno ucierpiał również wspominany Wrocław, o którym w tym temacie akurat moja wiedza jest znacząco mniejsza. Bulwary i obiekty zabytkowe starego miasta i niektóre dzielnice całkowicie zniknęły z powierzchni ziemi. Jedno ze słów Stanisława Piaskowskiego, wojewody wrocławskiego z lat 46-49, mówią same za siebie. Sam nazwał okolice Wrocławia dojnym Śląskiem, kiedy wywożono z tego regionu wszystko, co stanowiło wartość, a narzucone limity cegieł były po prostu absurdalne. Nie wspominamy absolutnie o postaciach takich jak Leopold Mondstein, który w latach 50. został skazany za przekręty w spółkach miejskich, których właśnie zadaniem były rozbiórki i wywóz do Warszawy cegieł oraz surowców. Dokumenty milicji na ten temat zachowały się do dzisiaj. Na jakiej zasadzie działały te przekręty? By rozebrać wszystko, co tylko można, i fałszować dokumentację, by wyszło jeszcze więcej. Nie liczono się z wartością zabytków. Liczyła się dobra cegła, z jakich zbudowano te zabytki, tak zwana cegła gotycka. Łatwość ich rozbiórki była priorytetem. Dobrze skomunikowane tereny wokół Szczecina, Gorzowa, Wrocławia i Zielonej Góry pełne były niewielkich linii kolejowych łączących mniejsze i większe miasteczka. Na przykład rejon Nowego Warpna, Hintersee, Stobna, Bobolina obok Szczecina. Lokalne linie kolejowe rozbierali
pracowali i Rosjanie, i Polacy ku odbudowie połączeń w stolicy. Kiedy w Warszawie budowano trasę WZ i odbudowywano kamienice, na zachodzie nie liczono się praktycznie w ogóle z odbudową, chyba że starówki były praktycznie w całości zachowane. Tak czy inaczej, szły po prostu na cegły. Wielu uznaje ten temat za ogólnie szkodliwą, niepotwierdzoną legendę. Jednak dokumenty na ten temat wciąż istnieją. Wystarczy wejść na stronę Sejmu. Uchwała Prezydium Rządu i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z roku 49, a później uchwały z pierwszych lat 50. Znaleźć w nich możemy z góry nałożone na województwa kwoty cegieł, które mają być pozyskane z rozbiórki. Z kwoty szacunkowej 500 milionów sztuk, aż 429 milionów miało pochodzić z ziem odzyskanych. I to tylko w ciągu jednego roku. To raczej nie przypadek, że uchwała nie obarcza rozbiórkami terenów wcześniej rdzennie polskich, a praktycznie tylko te, które należały do Niemiec. Dziwny przypadek, kiedy województwo szczecińskie, mimo bardzo małej powierzchni i tylko kilku większych miast, miało dostarczyć 81 milionów cegieł w skali roku, a województwa rdzennie polskie, kilka razy większe powierzchniowo, całe 0 sztuk. Profesor Michał Kaczorowski, minister odbudowy i w pierwszych latach PRL, nieprzypadkowo nazywa tereny nadbałtyckie i śląskie mianem przebogatych w surowce na odbudowę. Uchwała nakłada również obowiązek ewidencji, dlatego dane są i w żadnym wypadku nie są wyssaną legendą. Plan wykonano niemal w 200%. Umowa Miejskiej Rady Narodowej dla Świnoujścia ustaliła liczbę odzyskanych cegieł na kwotę 10 milionów, jak na tak niewielkie miasto. Następnie dane wrocławskiej dyrekcji odbudowy, która zajmowała się swoim zadaniem, w sumie połowicznie rozbierając to, co nadawało się do ponownego wykorzystania i odbudowy, mimo to wysyłając to do stolicy. Za tym idą zachowane dokumenty i gazety, na przykład Gazeta Robotnicza, która rokrocznie zachęcała wrocławian do narodowego czynu odbudowy, kosztem resztek tego, co pozostało, zachęcając wynagrodzeniami za pracę. Rąk do rozbiórek nie brakowało. Inne dane pokazuje Słowo Polskie z początku lat 50., dołączając zdjęcia z dworca we Wrocławiu z wagonami pełnymi cegieł. Warszawski Tygodnik Ilustrowany z 49 pisze o rozbiórkach w Raciborzu ku odbudowaniu celu narodowego, czyli do Warszawy pojechały elementy klasztoru. Tutaj również dochodzi do absurdu, kiedy MRN żąda 5 milionów cegieł. Władze miasta odpowiadają, że to niemożliwe, bo po prostu ich nie ma. Dokumenty z Warszawy mówią, że plan ma być tak czy inaczej wykonany, co skutkowało rozebraniem nadających się do odbudowy i zamieszkania budynków wokół rynku. Kolejnym dowodem są decyzje urzędów PRL, które wprost oczekiwały konkretnych kwot cegieł. Źródło ich pozyskania nie było istotne. Niewygodne w kontekście polskiej historii jest mówić o uchwałach Prezydium Rządu PRL z lat 50., które mówiły o źródle pozyskiwania surowców na odbudowę stolicy. Tym źródłem było aktualne województwo zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i warmińsko-mazurskie. Całkowicie przypadkiem, łączące się idealnie z terenami należącymi do Niemiec przed II wojną światową. Województwa rdzennie polskie według uchwał Prezydium Rządu były praktycznie zwolnione z dostarczania cegieł rozbiórkowych. Jedynie województwo gdańskie i poznańskie odpowiednio po 8 i 5 milionów sztuk, tylko w jednym roku. Tutaj zaznaczmy, że samo miasto Świnoujście dało 10 milionów sztuk, miasto w skali całego województwa. Sam powiat Żary na ziemiach zachodnich miał dostarczyć 27 milionów sztuk. Jeden powiat w skali województwa gdańskiego, które mimo wielkich zniszczeń miało dostarczyć tylko 8 milionów sztuk. Uchwały z lat 50. tylko dobiły już uprzątnięte i rozebrane starówki wielu zachodnich miast, powodując rozbiórki tych, które nadawały się do odbudowy ku wykonaniu planu. Tylko dwie uchwały z 51 i 52 roku łącznie zakładają odzysk niemal miliarda sztuk cegieł w 2 lata. Nieprzypadkowo zabezpieczone zabytki Szczecina, Wrocławia, Gubina czy innych miast zaczęły znikać właśnie w roku 50, 51, 52. Rozbierano nawet te, w których umieszczono już urzędy. Budynek giełdy w Szczecinie był urzędem zatrudnienia. Był plan stworzenia tam kolejnych urzędów. Mimo to w 51
poszedł na cegłę, mimo niewielkich zniszczeń. Podobnie hala centralna z zawalonym sklepieniem, mimo braku samego dachu w 1950 rozebrana na cegły. Mówimy, że akcje rozbiórkowe to była szkodliwa bajka. Bardziej szkodliwe jest jednak tłumaczenie, że rozbiórki były potrzebne, bo nie było pewności co do polskości tych ziem. To błąd. Już w lipcu 1945 roku pewne było decyzją światowych mocarstw, że Szczecin będzie Polski. Tej decyzji bronił osobiście żelazną ręką sam Stalin. Zaś dopiero decyzje rządu PRL z połowy lat 50. wstrzymały prace rozbiórkowe całych dzielnic dużych miast na ziemiach odzyskanych. To 10 lat różnicy i ciężko wierzyć w 10 lat niepewności tych ziem. Warto wspomnieć Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, którego zadaniem było opodatkowanie wszystkich obywateli oraz organizacja najpilniejszych surowców do odbudowy m.in. warszawskiej Starówki. Jednym z elementów FOS-u była likwidacja obiektów z ziem odzyskanych. Nie wspominamy o decyzjach władz komunistycznych, które po 1945 roku określiły listę najbardziej potrzebnych surowców, np. cegły gotyckiej z poniemieckich zabytków, piaskowców, torów kolejowych lub podkładów. Wiadome było z góry, skąd te surowce mają pochodzić, z zabytków i linii kolejowych na zachodzie, zgodnie z uchwałą z początku lat 50. Staramy się nie pamiętać o miejskich przedsiębiorstwach rozbiórkowych, które poza odgruzowywaniem zajmowały się ewidencją tego, co nadawało się do rozbiórki, by wypełnić nałożone przez warszawskie władze planowane ilości cegły rozbiórkowej. Nie dostrzegamy, że z nadających się do odbudowy domów i zabytków zbudowaliśmy potem koszmarki PRL-u. Na potrzeby postawienia Pałacu Kultury i Nauki wyburzono całe kwartały kamienic, które nie zostały mocno zniszczone, a mimo to Warszawa dalej potrzebowała cegieł. Nie wspominamy też o zabytkach Elbląga i okolicznych miasteczek ówczesnych Niemiec, na przykład o starym mieście w Braniewie i ratuszu, który rozłożono i wywieziono na surowce. Nie pamiętamy o Gubinie i tamtejszych zabytkach, które również rozebrano. Teatr przestał istnieć tylko dlatego, że zdaniem władz komunistycznych nie był potrzebny. Surowce? Owszem. Cała wyspa teatralna stała się płacią zieleni, bo niezniszczone obiekty kulturalne nie były potrzebne w Nowej Polsce. Nie pamiętamy o Słupsku, którego centrum miasta czekało blisko 20 lat na to, by wbito w ogóle łopatę pod odbudowę morza ruin. O Elblągu, gdzie do dziś straszą puste sektory na Starym Mieście, mimo że zdjęcia z 45 pokazują możliwe do odbudowania nieistniejące dzisiaj kwartały. Bisztynek i inne okoliczne miasteczka, praktycznie rozebrane Starówki. Braniewo, Starówki praktycznie brak i rozebrany w latach 50. zamek biskupi. Zapominamy o Malborku, który w trakcie wojny został bardzo mocno zniszczony, a polskie władze planowały jego całkowitą rozbiórkę kilkusetletniego potężnego zamku. Nie trzeba chyba mówić, gdzie trafiłaby wspomniana cegła gotycka. Udało się uratować zamek i kilka zabytków w centrum. Niestety cała Starówka w Malborku poszła w zaledwie parę lat na surowce. Bazylika w Kołobrzegu jako cenna pod tym względem była brana pod uwagę do rozbiórki. Głogów, 3/4 Starówki. Planowano odbudowę, jednak decyzja rządu o akcjach rozbiórkowych i wykonanie planu rozbiórkowego było ważniejsze. Kamieniec Ząbkowicki, duży kompleks ceglany, również miał iść pod rozbiórkę. Na szczęście poszły tylko okoliczne, niewielkie budynki. Inny przykład. Kołobrzeg, kilka kościołów, Starówka i niemal sama katedra poszły na surowce. Jednym z chyba czołowych miejsc, które niemal zniknęły z powierzchni ziemi w celu odzysku surowców, jest miasto. Tak, całe miasto, a raczej dzisiaj wieś, Zasieki. Dawniej Forst, dzielnica Berge w województwie lubuskim. Dynamicznie rozwijające się przemysłowe miasto liczące w 1939 roku blisko 45 tysięcy mieszkańców. W trakcie wojny część po lewej stronie rzeki praktycznie zniszczona w całości. Prawa strona przypadła Polsce. Dzisiaj po polskiej stronie mieszka lekko ponad 200 osób. Prawobrzeżną część zamieszkałą przez około 15 do 20 tysięcy mieszkańców, szpitale, boiska, szkoły, ratusze, domy
rozebrano na surowce. 3 lata, kilka dzielnic miasta dla 20 tysięcy ludzi zamieniło się w trawnik poprzecinany ulicami, mimo braku zniszczeń. Najpierw Rosjanie ogłosili przemysł i okoliczne fabryki, potem my, Polacy, to co zostało. W ramach uchwały o rozbiórce rozmontowano niemal wszystko, a z drugiej strony lokalne władze po wojnie nie miały z czego zbudować PGR-u. Kiedy władze niemieckie do 1960 roku odbudowały lewobrzeżną część, prawa, polska strona była rozbierana, mimo kompletnie odwrotnego stanu i zniszczeń. Zachowały się o tym wspomnienia mieszkańców Forst, którzy opuścili prawą część w 1945, zasiedlili ponownie lewostronną część, a prawa strona była po prostu rozbierana. Dzielnica Berge miasta Forst była świeżo zbudowana. Nowe domy, cała nowa infrastruktura miejska. Jedynym problemem był kolektor ściekowy po niemieckiej stronie, z miastami w gorszym stanie. Słubicami czy Kostrzynem, również które znajdują się dokładnie nad granicą, problemu z zasiedleniem i powolną odbudową nie było. Świeżo zbudowane miasto dla 20 tysięcy ludzi jednak doszczętnie rozebrano. Dzisiejsza wieś Zasieki to krystaliczny przykład wczesno-PRL-owskiego ceglano-surowcowego absurdu, gdzie rozbiera się całe małe miasto, gotowe do zasiedlenia, niezniszczone, z infrastrukturą i wyposażeniem, by potem nie mieć z czego zbudować gospodarstw rolnych, które zaplanowano na tym terenie. Los rozbiórki spotkał też dużą siedzibę powiatu w Bartoszycach na Mazurach. Duży ceglany kompleks zbudowany w 1902 roku strawił pod koniec wojny pożar. Planów odbudowy jednak nie było, a cały obiekt po prostu rozebrano, zaś zabytkowe elementy zostały wysłane do stolicy. W dużej mierze opowieści o wywożeniu cegieł do Warszawy na odbudowę kosztem miast zachodniej Polski jest faktem. Niestety raczej nie uda nam się wprost ustalić tego, co zostało faktycznie zniszczone, a co rozebrane, mimo że uchwała nakazywała archiwizację i dokumentację takich danych. Pogoń Wydziału FOS-u, MRN-ów i innych urzędów wczesnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej za wyrobieniem narzuconych kwot skutkowała kompletną cegłową paranoją, gdzie przykładowo Świnoujście dostarczało 3-4 razy więcej ilości cegieł niż planowano. Każdy nastawiony był na zysk. Tak zwany plan trzyletni, sześcioletni uchwały o odzysku cegieł oraz odbudowie powojennej Warszawy przyczyniły się do odbudowy gospodarki kraju i wstępnej stabilizacji. To fakt. Jednak dla zachodu kraju był to dramat. Paradoksem były sytuacje, kiedy dopiero w latach 60. lub 70. rozpoczynano odbudowę największych zabytków we Wrocławiu i Szczecinie, ale okazywało się, że brakuje odpowiednich surowców. To spotkało szczeciński dom koncertowy, ogromny teatr oraz prawie spotkało katedrę. Niestety spotkało prawie wszystkie budynki Starego Miasta w Szczecinie, kilkanaście kwartałów Starego Miasta we Wrocławiu, dziesiątki starówek miasteczek i równie dziesiątki zajazdów posiadłości ziemskich i mniejszych budynków rozsianych na ziemiach odzyskanych. Absurd udowadniają zdjęcia z 1945 roku w Warszawie i te same miejsca 5 lat później. Wypalone ruiny, następnie odbudowane. W miastach zachodniej Polski wypalone kamienice traktowano jak surowiec z zerowymi szansami na odbudowę. Legendy o masowych transportach surowców z ziem odzyskanych nie są legendami, a faktem. To dowodzą raporty oddziałów rozbiórkowych z lat 50. Szkoda tylko, że o wysiłku pionierów, tysięcy ludzi budujących Polskę na zachodzie, dzisiaj zapomniano o tym, że na ogołoconych przez Rosjan fabrykach i rozebranych do ziemi dzielnicach większych miast i małych miasteczek budowali swoją przyszłość, dzisiejszą Polskę. Rząd oczekiwał setek milionów cegieł tylko z tak zwanych ziem odzyskanych. Regiony rdzennie polskie były z tego zwolnione. Uprzątnięte starówki i zabezpieczone zabytki zaczęły jednak znikać między rokiem 50. i 53., kiedy rząd oczekiwał ponad miliarda cegieł. Nieprzypadkowo wybrano te budowle, które jeszcze stały, a nadawały się do odbudowy. Dlaczego? Dlatego, że były zrobione z dobrej cegły. Uchwały wczesnego PRL-u jasno nam mówią o ilościach i proporcjach, że surowce pozyskiwano wyłącznie z terenów Gorzowa, Zielonej Góry, Szczecina, Wrocławia, Elbląga, zaś lokalne delegatury wyrabiały nawet 200% normy. Smutną prawdą jest, że szybko odbudowana Warszawa zbudowana jest po części
części z niemieckiej cegły. Dowodem opowieści pionierów są absurdy, kiedy rozbierano sprawne połączenia kolejowe, likwidowano całe dzielnice Szczecina lub Wrocławia bez jasnej wizji, co po rozbiórce ma się tam znaleźć. Na miejscach starówek, zabytków, obiektów kultury przez 20-30 lat po wojnie rosła po prostu trawa. O niewygodnych etapach naszej historii też powinniśmy pamiętać, a jedną z nich jest właśnie opisany temat. Rozbiórki ziem zachodnich w drugiej połowie lat 40. i pierwszej połowie lat 50., tracąc wiele zabytków, dóbr kultury, pomników, starych dokumentów. Pionierów jest już niestety coraz mniej, a ich historie o trudach życia na ziemiach odzyskanych pozostaną tylko na kartach historii. Na koniec mogę Was zachęcić do obejrzenia dwóch innych materiałów po prawej stronie ekranu lub pozostawienia subskrypcji po lewej stronie. Na tym kanale znajdziecie nietypowe materiały historyczne, najczęściej omawiające mniej znane tematy i wydarzenia. Do usłyszenia następnym razem.